Wiadomość od niego lub od niej. Wiadomość od waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich najwspanialszych subskrybentów i nowych widzów. Dzisiaj wróżba miłosna i wybór trzech grup. Zanim jednak przejdziemy do wróżby, oczywiście witam was bardzo gorąco w ten piękny, słoneczny dzień. I kochani, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, byście zostali już tutaj na zawsze. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a wtedy dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o każdej nowej premierce z wróżbami dla was. Oczywiście zapraszam, kochani, najwspanialsi widzowie, którzy tutaj jesteście właśnie na moim kanale, do pisania komentarzy dla wymiany energii, bym poczuła waszą obecność. To bardzo wspiera mnie i mój kanał. Piszcie komentarze, dawajcie lajki z kciuczkiem w górę. Oczywiście wszystkich, którzy potrzebują i chcą, zapraszam na wróżby indywidualne, osobiste, które robię na podstawie waszych dat urodzenia i zdjęć. Oraz oczywiście konkretnych pytań do kart. Mogę postawić wam również osobiste lustro, prognozę związku, horoskop, czego tylko sobie pragniecie. Zapraszam, napiszcie mi e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj wiadomość od twojej osoby ukochanej. Co chce ci twoja osoba ukochana, o której myślisz, za którą tęsknisz, na którą czekasz, powiedzieć. Do tego używam kart Liebes Orakel Botschaften von Herzen, czyli orakel miłości, przekazy z serca. Mamy do wyboru trzy karty. Grupa pierwsza to aniołek czerwony. Przepraszam. Grupa druga to kamień z napisem love, czyli miłość. I grupa trzecia to kwarc różowy. Kamień szlachetny. Wybierzcie sobie grupę, która przyciąga wasze oko, magnetyzuje was. I zaczynamy od grupy pierwszej, aniołek czerwony. Co on, ona chce ci powiedzieć? Vergebung, czyli przebaczenie. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Przebacz i zapomnij. Życie jest zawartościowe, by się jakby zamknąć w takim negatywnym myśleniu, tak? By stracić szansę na miłość, by zamknąć się jakby w swoim takim jakby żalu, nienawiści, czy w takim uparciu. Po prostu przebacz za to, co się stało i to zapomnij. Nie dźwigaj tego bagażu, tych negatywnych spraw i negatywnych wspomnień. Tylko skup się na tym nowym, co będzie. To chcę ci przekazać właśnie partner, że być może ciągle zatruwasz się tym, co było. Wyjaśnij to i zapomnij. Przejdź do nowej rzeczywistości. I nie bądź taka
zamknięta w sobie, ponieważ życie jest zawartościowe, by je zepsuć. By je zepsuć tym, popsuć tym, co może jeszcze przyjść piękne. Tylko popsuć je tym złym, co było przeszłością. Także jeszcze raz, karta nazywa się przebaczenie. Więc przebacz i zapomnij. I nie psuj tego, co może być jeszcze piękne. Tylko złymi doświadczeniami z przeszłości. Dziękuję grupie pierwszej. I teraz zaczynamy dla grupy drugiej. Zapraszam. Grupa druga to kamień z napisem love, czyli miłość. Sexuelle Vereinigung, czyli pogodzenie się seksualne. Być może poprzez seks pogodzicie się, tak siebie pragniecie, taka jest silna chemia, przyciąganie, że poprzez seks właśnie, że jest Wam wspaniale razem, w seksie możecie się pogodzić, dogadać, wyjaśnić wszystko. Respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Czyli respektujcie to miejsce w innym, gdzie jesteście jednością. Gdzie jesteście oboje jednością. Czyli jeśli pojednacie się seksualnie, to stajecie się wtedy jednością. Czujecie się jako jedno ciało. I to jest tak silne, że wszystkie inne problemy, troski znikają lub stają się nieważne. Ponieważ czujecie się jakby tak silnie razem połączeni, że wszystko inne jest już nieważne. Tylko ta piękna jedność. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam grupę trzecią. Kamień, kwarc, różowy. Dla grupy trzeciej jest ta karta. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran. Ich liebe dich. Ty jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie to kiedykolwiek wyobrazić. Myśl nieustannie o tym, ja kocham Ciebie. Także miłość Twojej osoby ukochanej, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, jest nieustanna i ogromna. I myśl Ty również ciągle o tym, że ta osoba Cię kocha. Ta osoba kocha Ciebie bardziej, niż Ty sobie to w ogóle możesz wyobrazić. Aż brak słów na uczucia Twojej osoby ukochanej. Czyli miłość. Wyznaje Ci ta osoba właśnie teraz miłość. Nieustannie kocha Ciebie. I musisz o tym wiedzieć. Takie były wyznania, słowa Waszych osób ukochanych. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał i na orakel miłosny, który tutaj znajdziecie. Dziękuję, do usłyszenia już wkrótce.